Jak wiadomo, aniołek jest dobry na wszystko. Dzisiaj aniołek ze skręcanych pasków, czyli aniołek quillingowy. Potrzebujemy 5-milimetrowe paski quillingowe, igłę quillingową oraz zwykły klej do papieru. Zaczynamy od sukienki. Z granatowych pasków skręcam dosyć duże 3 spiralki. Powinny być mniej więcej jednakowej wielkości. Następnie ściskam każdą z nich z jednej strony, tworząc łezkę. No i mamy sukienkę, wystarczy ją skleić. Teraz czerwone pantofelki. Pantofelki powstają przez dosyć ścisłe zwinięcie 1/4 części paska. Ja tu gadu-gadu o pantofelkach, a niechcące poza kamerą zrobiłam rączki. Robimy tak samo jak sukienkę, tylko z połowy długości paska. Automatycznie łezki wychodzą nam o połowę mniejsze. Głowa powstaje z całego paska, dosyć ściśle zwiniętego jak widać. Natomiast skrzydełka zwijamy bardzo delikatnie lub możemy je wykonać z dwóch pasków quillingowych. Będą wtedy gęstsze i sztywniejsze. Ostatnim elementem jest aureola. Zwijamy żółty pasek mniej więcej taki duży jak głowa aniołka. Ze środka należy wyciąć zbędne zwoje i już mamy aureolę. Można ją lekko zgnieść palcami, ponieważ lepiej wygląda jako owal niż kółko. Żeby aniołek się dobrze przykleił, wypoziomowałam mu nóżki. I jeszcze jakaś ozdoba na sukienkę. Z połowy białego paska wywinęłam mu serduszko. Na choinkę, na okno, na szczęśliwe święta. Mam nadzieję, że anioł Wam się spodobał. Zapraszam Was na inne filmy.